Osielska, pan Wojciech Sypnieński w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Życie codziennie nam przynosi nowe wyzwania. W osielsku jest druga tura wyborów. To dla pana wyzwanie? Oczywiście, że wyzwanie, tym bardziej, że miałem dwóch kandydatów, ale mogę dzisiaj naprawdę z radością poinformować wszystkich, że z panem Andrzejem Jarakiem będziemy działali razem. Będziemy starali się. W dalszym ciągu o rozwój gminy, o zrealizowanie wszystkich marzeń mieszkańców, i jestem przekonany, że wspólnie osiągniemy ten cel, jakim jest dobro mieszkańców obecnych i przyszłych gminy Osielsko. No właśnie, dobro mieszkańców Gminy Osielsko, Dobro Osielska. W czym pan y, upatruje dobro tej gminy? Bo to jest, to nie jest taka zwykła gmina, to jedna z najzamożniejszych gmin w Polsce. No ta zamożność oczywiście jest odczuwalna, ale zawsze powtarzam, że gmina jest zamożna zamożnością mieszkańców. Natomiast udało nam się i myślę, że to jest mój osobisty sukces, że jesteśmy samorządem gminnym zupełnie niezależnym. Ta niezależność pozwala nam na nowe inicjatywy, na taki rozwój, którego sobie życzą mieszkańcy i to jest chyba cel, który będziemy kontynuowali. No właśnie, proszę to rozwinąć, bo użył pan słowa niezależność i chyba to jest taki centralny punkt pana programu. Na tym panu bardzo mocno zależy wraz z pana współpracownikami. Bardzo, bardzo zależy, bo były już takie zakusy, abyśmy byli częścią miasta Bydgoszcz. Było nawet referendum w tej sprawie, które oczywiście na szczęście nie wyszło. Natomiast uważam, że ta niezależność jest możliwa do zachowania, nawet jeżeli będziemy tworzyli już formalnie metropolię bydgoską. W tej chwili jest Stowarzyszenie Metropolia Bydgos ale w ramach tej metropolii już nam się udało osiągnąć pewne cele, które potwierdzają tą niezależność przy współpracy ze wszystkimi członkami tej metropolii. Myślę tu przede wszystkim o komunikacji, bo to jest naprawdę bardzo duża sprawa, że udało nam się wszystkie sołectwa, połączyć z tym centralnym ośrodkiem metropolii, jakim jest miasto Bydgoszcz, a będzie jeszcze lepiej. Planujemy i to już się dzieje, projektujemy tak zwany punkt przesiadkowy. O cóż chodzi? To będzie możliwość dotarcia z każdego sołectwa do centrum gminy, czyli do Osielska, gdzie jest urząd, gdzie jest ośrodek zdrowia, punkty handlowe duże i wtedy będzie możliwość przesiadki w stronę Bydgoszczy. Przy zachowaniu oczywiście tych linii bezpośrednich do miasta, które istnieją, a mam zapewnienie prezydenta miasta Bydgoszczy, że autobus będzie kończył bieg na rondzie Jagiellonów. To zmieni zupełnie sytuację i ją jeszcze bardziej polepszy. A co jest na dziś największym wyzwaniem dla władz gminy? Oj, największe wyzwanie to oczywiście szkoła w Niemczu. To jest naprawdę bardzo duża sprawa, którą już zaczęliśmy. Kończymy w tej chwili projekt i jestem przekonany, że jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg i wyłonimy wykonawcę i ta szkoła powstanie. Podkreślam, że środki w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej zostały przez Rady Gminy przeznaczone. Także jestem dobrej myśli, że niedługo ta inwestycja ruszy i oby jak najszybciej się skończyła, bo potrzeba jest. Przybywa nam mieszkańców i warunki, które no są konieczne do edukacji naprawdę na wysokim poziomie naszych dzieci, mieszkańców dzieci, będą zrealizowane między innymi poprzez tą nową szkołę. Szkoła w Niemczech to bardzo dobra wiadomość na pewno dla mieszkańców tej miejscowości, a wszyscy mieszkańcy Osielska na pewno chcą mieć utwardzone ulice. Jak to szybko postępuje, co z tym? No to jest sprawa związana między innymi z siecią dróg zbiorczych, które budujemy od wielu lat. Ja bardzo bym chciał, żeby wszystkie uliczki miały piękne pokrycie asfaltem albo kostką brukową, ale niestety nie jest problemem tylko brak funduszy. Prace projektowe związane z przystąpieniem do realizacji niektórych zadań, szczególnie właśnie tych związanych z budową dróg, ciągną się od jakiegoś czasu naprawdę bardzo mocno, ponieważ ilość uzgodnień, które trzeba mieć, aby rozpocząć budowę ulic jest naprawdę bardzo duża. Yy, problemy z projektantami to się nawarstwia. Natomiast dysponujemy projektami takimi, które będą mogły być stosunkowo szybko zrealizowane i tutaj wracam jeżeli będą na to środki, a jestem przekonany, że uda nam się zdobyć i środki zewnętrzne, a już to powiedziałem, budżet gminy rośnie z roku na rok, bez względu na inflację, to są naprawdę coraz większe środki do dyspozycji, ale wyzwań jest coraz więcej, oczekiwania rosną również. Ale budowa dróg jest ściśle powiązana również ze sprawami kanalizacyjnymi. No i tak, to jest kolejne wyzwanie, ponieważ umowa, którą mamy z przedsiębiorstwem w Bydgoszczy, zakłada odbiór ścieków, ale w tej chwili możliwości odbioru tych ścieków no, są mocno ograniczone. Nie mamy uruchomionej drugiej nitki i który łączy nas z oczyszczalnią w Fordonie. Mam nadzieję, że to się niedługo stanie, ale... To jest tylko półśrodek. To jest kwestia zapewnienia odbioru ścieków dla tych mieszkańców, którzy już u nas są. A co dalej? Myślę o samodzielności kolejnej w postaci budowy nowej oczyszczalni ścieków. Jesteśmy w tej chwili na etapie programu funkcjonalno-użytkowego, użytkowego, który nam pozwoli dokładnie określić, jaka ma być to oczyszczalnia, gdzie. Oczywiście będzie w ramach tego projektu wszystko poprzedzone konsultacjami społecznymi, które pewnie efekt przyniosą. I będziemy starali się o środki takie, które nam pozwolą tę niezależność zachować to może na tym skorzystają również sąsiednie gminy Osielsku, staje się takim hubem, takim centrum po północnej stronie Bydgoszczy. Nie mam nic przeciwko temu. Zresztą już dzisiaj część ścieków z gminy Do, czy właściwie wszystkie, płyną za pomocą naszych instalacji również do czyszczalni w Fordonie. To jest dodatkowa ilość ścieków, ale wspólnie dbamy o ekologię i chcielibyśmy, żeby tych przyłączy do sieci kanalizacyjnych było coraz więcej. To jest interes wspólny ponad gminny, ponad krajowy, po prostu dla dobra całej ludzkości. Myśli pan, że kolejna kadencja to będzie dalszy dynamiczny rozwój gminy? O, jestem co do tego przekonany, tym bardziej, że wspólnie z Andrzejem Wiekierakiem będziemy się starali, aby ten rozwój był w dalszym ciągu duży, żebyśmy się nie zatrzymali w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo życie toczy się bardzo szybko. Kolejne wyzwania, które będziemy musieli podjąć, są na pewno trudne, ale razem damy radę. Jestem co do tego przekonany. Wójt Ośielska, pan Wojciech Sypniewski. Dziękuję, Dziękuję, bardzo bardzo. Bardzo. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam wszystkich do punktów, do lokali wyborczych. 21 dzień kwietnia. Wybierzmy mądrze. Wszystkiego dobrego.